Co prawda wczoraj był pierwszy dzień wiosny, ale my w Olsztynie właśnie dzisiaj, 22 marca, w poniedziałek, w naszym parku miejskim przywitamy wiosnę, a pożegnamy. Co pożegnamy? Zimę! Mamy w tym roku już dość zimy, prawda? Także słuchajcie, kochani. Tak, mamy dość. Ja też tak uważam. Wszyscy tutaj zgromadzeni też uważają, że tego śniegu w tym roku było stanowczo za dużo i teraz już naprawdę chcemy samych cieplutkich i słonecznych dni. Komisja, widzę, wzięła się już za ocenę szybką, ale ja chciałabym wam powiedzieć, kto wchodzi w skład dzisiejszej komisji, która oceniać będzie wasze marzanny. Jest to pani Bogumiła Adamczak, tutaj kiwa do was. Pani Beata Krajewska, która już wam kilka zdjęć też robiła. Pan Gerard Jastrzębski i pan Jarosław Świszcz. Te cztery osoby będą oceniać wasze dzisiejsze marzanny. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyszłyście na pożegnanie zimy i powitanie tegorocznej wiosny. Tak jak już tutaj powiedzieliśmy, tegoroczna zima nam się dała wszystkim bardzo mocno we znaki, była i mroźna, i bardzo długa, i myślę, że już wszyscy z niecierpliwością czekamy na nadejście wiosny, na nadejście słonecznych dni. Dzisiaj może jeszcze pogoda nie jest taka typowo wiosenna, nie ma jeszcze słońca, ale myślę, że po takiej dzisiejszej uroczystości tutaj z waszym udziałem już będzie tylko cieplej i słoneczniej. My też chcemy w tym roku, czekając na tą wiosnę, wykonać wiele przygotowanych inwestycji, które będą również wam służyły. Będzie wiele nowych placów zabaw, ścieżek rowerowych, boisk przy szkołach. No i już czekamy, żeby można zacząć kopać i budować. Bardzo serdecznie dziękuję za pięknie przygotowane marzanny, które symbolizują odchodzącą zimę. Wy też bardzo pięknie wyglądacie, kolorowo, tak wiosennie. Także myślę, że będzie już tylko radośnie i wesoło. Wiadomo, że wiosna, lato to naprawdę taki najbardziej sympatyczny okres w roku, gdzie można się bawić na świeżym powietrzu, w parkach. Chciałbym wam życzyć jak najwięcej słońca tego roku, jak najwięcej chwil spędzanych na łonie natury. Myślę, że można kiedyś zaplanować wycieczkę dookoła Jeziora Wolsztyńskiego, ponieważ wybudowany jest szlak Żurawi i samych miłych, sympatycznych chwil w całym roku. No i dzisiejszego miłego spędzenia czasu podczas powitania wiosny, która tak naprawdę już wczoraj się zaczęła. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzę. 22 marca, Anno Domini 2010 roku, witam was przy świetle publiczności sławnego Ogrodu w Olsztyn, na mrożącym przeżyła widowisku, jakim będzie Skok nad Marzanną. Pomiotem mroźnego i silnego wiatru, okurczliwego zimna, brzydkiej pogody. Mam nadzieję, że ten sławny sąd przy naszej aktywnej pomocy wyda surowy, ale sprawiedliwy wyrok. Sąd nad Marzanną. Marzanna śmierciocha, co przez tyle miesięcy, bo już od listopada do dzisiaj, uprzykrzała nam życie. Raz padł śnieg, raz roztopy, a nie mogliśmy pojeździć na łyżwach, bo przysypałeś nam lód. Dokuczliwy wiatr przeszywał nasze ciepłe ubrania. To ty również przez wiele dni dawałeś deszcz i mrowe powietrze. Chorowaliśmy na anginę i grypę, która przykuwała nas do łóżka na tydzień i dłużej. Byłeś również przyczyną wielu groźnych wypadków drogowych i schodzących w górach lawin śnieżnych. A teraz, w pośredni sposób, przyczyniłeś się do groźby powodzi. Marzanno, oskarżamy cię. Nie chcemy, żebyś dłużej nam panowała. Prześwietna publiczności, przygotujcie się, bo oto nadchodzi główna oskarżona. Ale do najgłębszej, do rzeczki.
zarażonej. Musieliśmy nosić 4 pary kalesanów. Musieliśmy nosić skarpetki. Musieliśmy pić syropy. Po wysłuchaniu oskarżycieli sąd orzeka, co następuje. Uznaje się Marzanny winnymi, dlatego skazujemy cię, Marzanno, na publiczne podpalenie nad ogniem życia, a następnie palącą się utopić w wodzie naszego jeziora. Niech jej prochy spłyną do morza, a z nimi odejdzie zima. Wyrok niniejszy jest prawomocny i nieodwołalny. Chłopi, chłopi, święte, wyjedzie. Lubimy